Przepisy dotyczące kultu, dary na budowę przybytku. Pan tak przemówi do Mojżesza. Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla mnie daniny. Od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, przyjmijcie dla mnie daniny. Dosłownie to, co się odłącza ze swych dóbr i przeznacza na służbę Bożą. Macie zaś przygotować dla mnie jako daninę złoto, srebro i brąz, purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior i sierść kozią, baranie, skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drewno akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju do namaszczania i pachnących kadzidy, kamienie oneksowe i inne drogie kamienie do ozdobienia efodu i pektorału, bisior, cienkie płótno lniane, w Palestynie droższe od materiałów wełnianych. Efod, sam ten wyraz oznacza być może rodzaj stanika. W Starym Testamencie oznacza część stroju arcykapłańskiego. Dwa płaty lnianego płótna, jeden na plecach, drugi na piersiach, złączone paskiem na ramiona. Ogólnie jakąś szatę liturgiczną. Jakiś przedmiot kultu, posąg bóstwa lub worek ze świętymi losy. Skóry z delfinu. Tłumaczenie przypuszczalne na podstawie języka arabskiego. Oliwy do świecznika. W LXX brak tego wiersz. I uczynią mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was. Według zaś wzoru przybytku i według wzoru jego sprzętów, jaki ci ukażę, wszystko dokładnie wykonacie.